Cześć! Tematem dzisiejszego filmu będą kondensatory, a konkretnie ich wymiana w Amidze. Najpierw rzućmy okiem na naszego królika doświadczalnego. Królikiem tym jest Amiga 1200, zmodowana i po przejściach. Nie jest dobrym zwyczajem uruchamianie dopiero co kupionego retro komputera, bowiem blisko 30-letni sprzęt mogą trapić różne przypadłości wieku starczego, zaś nieprzemyślane podłączenie zasilania może skończyć się zgonem Amigi. Najpierw należy otworzyć obudowę i dokonać inspekcji. Na początek wykręćmy śruby mocujące płytę główną i stację dyskietek. Patrzcie, gęsta stacja dla Amigi. Ciekawa sprawa. Takie ustrojstwo pozwala na używanie dyskietek sformatowanych w 1,76 MB dla Amigi i 1,44 dla PC-ta. Kiedyś znacznie ułatwiało to wymianę danych między AMI a PC, dzisiaj jest już tylko ciekawostką. Ta stacja będzie dobrym materiałem na inny film. Kolejną ciekawostką jest użyta klawiatura od Amigi 500 podpięta za pomocą kilku przewodów do płyty głównej. Nie każdy wie, że klawiatura Amigi 500 jest bardzo uniwersalna i można podłączyć ją do praktycznie każdego modelu Amigi. To znowu świetny temat na inny film. Tymczasem kabel klawiatury odlutuje i celem przywrócenia Amigi do stanu jak najbardziej zbliżonego do fabrycznego założę oryginalną klawiaturę Amigi 1200. Najpierw usunę jeszcze kartę CF wraz z interfejsem. I to ustrojstwo, którym jest Flicker Fixer Indivision AGA. I oczywiście ta karta turbo. Kabla już nie ma. Zmiany na płycie głównej zostały usunięte. Możemy przyglądnąć się kondensatorom. Na początek, czym jest kondensator? Jest to element elektroniczny, potrafiący na chwilę zgromadzić mniejszą bądź większą ilość prądu elektrycznego, właściwie ładunku. Ilość ładunku, którą potrafi zatrzymać kondensator, jest określona jego pojemnością. Każdy kondensator posiada także wyznaczone maksymalne napięcie, przy którym może pracować. Jego przekroczenie skończy się zniszczeniem kondensatora. Ponadto kondensatory mają różne typy, wynikające z odmiennej budowy i użytych materiałów. Parametry użytych w układzie kondensatorów zależą od pełnionych przez nie funkcji. Kondensator potrafi zgromadzić pewną ilość ładunku, gdy w układzie panuje wyższe napięcie i oddać go, gdy napięcie spadnie. Tak więc kondensatory używane są do likwidacji tętnień napięcia zasilającego. Są to zazwyczaj duże kondensatory elektrolityczne, takie jak te tutaj. Układy cyfrowe w trakcie swojej pracy generują zakłócenia, które liniami zasilającymi mogą wpływać na inne elementy obwodu. Eliminowaniem tych zakłóceń zajmują się kondensatory odprzęgające. W komputerach zazwyczaj takich kondensatorów jest bardzo dużo. Można najczęściej zobaczyć je na spodniej stronie. Kondensator nie przewodzi prądu stałego, przewodzi jednak prąd zmienny. Często używa się je do przenoszenia sygnału wizji czy fonii. Możemy znaleźć je na przykład tutaj. Kondensatory potrafią pełnić jeszcze wiele innych funkcji, choćby w obwodach rezonansowych, jednak teorię skończymy na tym. Wiele kondensatorów w Amigach to kondensatory elektrolityczne. W ich wnętrzu znajduje się ciekły elektrolit, który z czasem zmienia swoje właściwości, może też wyschnąć lub wyciec. Taki kondensator nie tylko przestaje pełnić swoje funkcje, ale także może zniszczyć ścieżki na płycie głównej komputera. Wszystko to skutkuje nieprawidłowym działaniem sprzętu. Zanim tak się stanie, należy kondensatory elektrolityczne wymienić. Ciekawą sprawą dotyczącą kondensatorów Amidze jest fakt, że najstarsze Amigi, czyli modele 1500 czy 2000, mają stosunkowo trwałe kondensatory, które stosunkowo rzadko wylewają. Jednak nowsze modele wykonane w technologii montażu powierzchniowego, czyli Amiga 600, 1200, CD32 i Amiga 4000, mają kondensatory wylewające z lubością. Tak więc jeśli mamy którąś z tych ostatnich Amig, upewnijmy się, jak wyglądają w niej kondensatory. Dostępnych jest w sieci wiele dokumentów opisujących, które kondensatory w Amidze należy wymienić i na jakie. Jak mówiłem, wymieniamy jedynie kondensatory elektrolityczne,
gdyż inne, na przykład ceramiczne, nie starzeją się tak szybko. Na początek lokalizujemy naszych delikwentów. Oglądamy, czy już nie wylały. Kondensatory, które będziemy wymieniać, są to m.in. te znajdujące się tutaj w okolicach modulatora. Jak przyglądniemy się płycie głównej, raczej nie widzimy tutaj śladów osadu czy jakiegoś kurzu, który często lubi się przykleić do takiego osadu, więc najprawdopodobniej kondensatory w tej amidze jeszcze nie wylały. Są różne szkoły usuwania starych kondensatorów. Hot air, gorące szczypce, ukręcanie. Ostatnia metoda jest chyba najszerzej używana, bowiem nie wymaga specjalistycznego sprzętu, a przy zachowaniu czujności i delikatności daje zazwyczaj dobre wyniki. Przy zniszczonych padach żadna metoda nie pozwoli na usunięcie kondensatorów bez dokonania dodatkowych zniszczeń. Kondensator łapiemy szczypcami i delikatnie kręcimy raz w jedną, raz w drugą stronę, nie za bardzo, aby nie urwać padów pod spodem. Kondensatora nie ukręcamy, tylko doprowadzamy do odłamania jednej bądź obu nóżek. Gdy odłamie się jedna nóżka, można drugą odlutować. W tym celu dajemy fluksa i odlutowujemy. Gdy urwą się obie nóżki, jak w naszym przypadku, jest prościej, bo jest lepszy dostęp. Tak więc przy użyciu fluksa i pensety usuwamy pozostałości nóżek. Resztę cyny usuwamy taśmą do desolderingu. Jeśli w trakcie odlutowywania czujemy zapach amoniaku, czyli coś a la zapach moczu, to świadczy o tym, że kondensatory już wylały. Jeżeli widać jakieś osady albo płyta w okolicy kondensatora oblepiona jest kurzem, tak samo. W tych przypadkach trzeba zachować szczególną delikatność, gdyż nadwrężone działaniem elektrolitu ścieżki mogą łatwo się urwać, a wtedy zostaje już tylko łatanie drutem. Na koniec zostają nam kondensatory przewlekane THT. Do ich usunięcia najlepiej posłużyć się rozlutownicą, oczywiście pomoże nam także flux. Tu problemem jest duży obszar masy, zbyt słaba moc grzewcza sprzętu utrudnia pracę i nie trudno na przykład o uszkodzenie przelotki. Na początek lokalizujemy wyprowadzenia kondensatora przewlekanego, nakładamy na nie fluksa . Nie zamierzam wylutować tych kondensatorów za pomocą hot aira, ponieważ na skutek podgrzania laminat staje się miękki i łatwo o uszkodzenie przelotki. Zamierzam jedynie podgrzać go do temperatury pomiędzy 100-200 stopni i w ten sposób ułatwić nagrzewanie za pomocą rozlutownicy. Jak już wszystko mamy wylutowane, należy miejsca po kondensatorach przemyć izopropanolem i osuszyć papierem. Jeśli były jakieś osady z elektrolitów, bardzo dobrym rozpuszczalnikiem jest ciepła woda.
flutowanie kondensatora SMD. Zaczynamy od nałożenia fluxa i umieszczenia cyny na jednym z padów. Powinien być to ten pad, który będzie nam łatwiej przylutować za pierwszym razem. Następnie sprawdzamy jeszcze raz dokładnie polaryzację, czy na pewno wszystko jest dobrze. Czyli w przypadku akurat tej Amigi 1200, jeżeli mamy te oznaczenia kondensatorów, jest obrys w postaci prostokąta ze ściętymi rogami, to tam, gdzie są ścięte rogi, tam ma być dodatni biegun kondensatora. Czyli tam, gdzie ścięć nie ma, jest biegun ujemny, czyli ta część, ta krawędź kondensatora, która jest oznaczona za pomocą farby. Następnie podgrzewamy pocynowany pad. I ustawiamy kondensator. Następnie podgrzewamy drugą nóżkę i pad pod nią. I dodajemy cyny. I tym samym mamy kondensator przylutowany. Jeżeli wlutowujemy kondensator tantalowy, musimy pamiętać, że w przeciwieństwie do innych kondensatorów elektrolitycznych ma oznaczone na obudowie wyprowadzenie dodatnie. Cała reszta pracy wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku innych kondensatorów SMD. Kondensatory ceramiczne wlutowujemy podobnie. Najpierw flux, pierwszy pad cyną, potem ustawiamy na gorąco kondensator przy użyciu pensety, a na końcu lutujemy drugi pad. Na deser zostawiamy sobie kondensatory THT. Niestety w trakcie wymiany kondensatorów w tej Amidze 1200 źle ustawiłem aparat i wszystkie moje czynności znalazły się poza kadrem. Dlatego zrobię to jeszcze raz, tym razem w królowej montażu przewlekanego, czyli Amidze 500. Najpierw sprawdzamy prawidłową polaryzację kondensatora.
umieszczamy go w miejscu do tego przeznaczonym i odwracamy płytę. Nakładamy flux i lutujemy obydwie nóżki. Musimy na tyle długo podgrzewać każdy pad, aby lutowie prawidłowo wniknęło i pokryło wszystkie powierzchnie, które mają być zlutowane. Na końcu nóżki przycinamy. Gdy już mamy wszystko wlutowane, płytę należy umyć. Do mycia najlepiej nadaje się izopropanol. Jeżeli gdzieś wystąpiły osady, np. z kondensatorów czy baterii, można najpierw umyć izopropanolem, potem ciepłą wodą, najlepiej destylowaną i na końcu znowu izopropanolem i dokładne suszenie. Na końcu wszystko składamy i wreszcie możemy włączyć Amigę. Dopiero teraz. Jak widać, Amiga działa, nic nie wybuchło, zatem sukces. Została nam jeszcze zgrabna kubka starych kondensatorów. Możemy z niej zrobić alternatywną biżuterię albo po prostu oddać do utylizacji elektrośmieci. Jak widać, wymiana kondensatorów w Amidze nie jest wiedzą specjalnie hermetyczną. Jeśli jednak ktoś nie czuje się zbyt pewnie z lutownicą, dobrze, aby poprosił o pomoc kogoś, kto z sukcesem dokonał już takiej wymiany. Nie biorę oczywiście odpowiedzialności, jeżeli ktoś podejmie się sam nie w pełni przekonany takiej naprawy i w wyniku poczynionych błędów doprowadzi do uszkodzenia swojego sprzętu. Zupełnie innej beczki. Jeżeli dla odmiany ktoś, załóżmy, kupił nową Amigę 1200 z plombami i uważa, że nie należy za żadne skarby jej otwierać, ponieważ w jakiś sposób naruszy to jej świętość, oczywiście jego prawo, ale niech taki komputer najlepiej trzyma w gablotce, nigdy go nie włącza. Ponieważ oczywiście nie powstrzymamy w ten sposób wycieków elektrolitu z kondensatorów, jak również uszkodzeń, które mogą, że taki elektrolit dokonać, ale przynajmniej nie uszkodzimy w wyniku włączenia niczego więcej. W trakcie dzisiejszego filmu narodziło się kilka ciekawych tematów na kolejne filmy, które mam nadzieję już niedługo zrobić. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia, cześć!